Ołem, drogi widzu. Kolejny odcinek Resident Evil 4 przed nami. Niestety ostatnie wydarzenia doprowadziły do naszego zjednoczenia z byłym mentorem, który nazywał się... Właśnie. No i niestety nasz kolega, były kolega, zabił naszego aktualnego kolegę. Ciekawe, czemu to się podświetla tak na... Znaczy podświetla, czemu to ma taki kolor żółty. Zawsze tam, gdzie są takie kolory żółte, to właśnie mamy sobie coś, powiedzmy, zrobić. Być może i tutaj będzie trzeba coś wykonać, ale kto wie, zaraz się przekonamy. Dobra, mamy tutaj herby z tego, co widzę, do zebrania. Tutaj jest kolejny. Gdzieś tutaj był czerwony jeszcze. Z tyłu, tutaj. O, dobra. Teraz możemy sobie zrobić pełny specyfik, że tak powiem. Dokładnie. Powoli mi się zapełnia cały ekwipunek, niedobrze. No i więcej w sumie niczego nie potrzebuję. Dobra, mamy windę. Mapa nie ukazuje żadnych sekretów. Więc lecimy tą windą do góry. W pogoni za Johnem Krauserem. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Ada jeszcze bardziej bezwzględna niż była. Ooh. The disgrace of the Salazar family, that destable Ramon Salazar, even the very sight of his image makes my skin crawl. Do me a service and find some way to deface the portrait of him. In the room shown in the photograph, will you? I'm not particular about how you do it. Hitting it with something might be a trick. Okej. Musimy rozwalić portret Ramona Salazara. Jewel thief. Someone helped me recover a stolen jewel snatched by a thieving crow. I bet it can be found in the vile thing's nest. It is an heirloom of our family and cannot become some bird's plaything. Okay, sell a scratched emerald. Dobra. Mały kluczyk, super. Czego ty się cieszysz? Nie ma niczego nowego, jedynie tutaj. Dobra, możemy sobie może od razu stworzyć tutaj. Chciałbym shotgun shells, ale musimy poczekać na to. Dobra. Clock Tower. Ej, ale chwila. Bo... Sala tronowa jest gdzie? To jest Clock Tower. A ja potrzebuję się przedostać do sali tronowej. Dobra, lecimy z powrotem. Nie, bo chodzi o to zadanie poboczne przecież, które mamy do wykonania. Teraz jak pójdziemy do sali tronowej, to najwyraźniej na świecie nie spotkamy tam Ramona Salazara.
Więc cała sala tronowa będzie dla nas tak jakby do eksploracji. Tam pewnie też będzie. Będą też pewnie jakieś fajne skarby. Skoro to jest sama sala tronowa. Okej. Ciekawe, czy w ogóle będzie tutaj jakiś przeciw... O, dobra. Ojej, co wy tak popierdzielacie? Okej, rozumiem. Szczerze, że tego się nie spodziewałem. Takiej intensywnej walki. To było mocne. No i oto jesteśmy. Nie chcesz sobie zeskoczyć na dół? Kurczak. Co tu robią kurczaki? No dobra, jest jego portret. Ramon's confession. My lord, my true benevolent father, blessed the Salazar bloodline with an iron hammer. The founder of my family proclaimed the holy teachings of Los Illuminados evil and persecuted its followers. Not only that, he stole their most prized possession and sealed it below the castle. Blasphemy, insolence! How long have I suffered the shame of knowing that the same blood flows through my veins? Finally, the day of atonement has come. O my beloved Lord Sadler, I shall release the holy plagas that were hidden under the castle. The time is now. With divine grace, the wicked shall be reborn as a part of the flock, reborn as ganado. They shall be my lord's loyal servants. Nothing would please me more than to sit at my lord's feet and bask in your splendor. I am your humble servant. You are my eternal light. To you, I swear my unwavering allegiance. Dobra, Salazar. Nie zecraj się. No proszę, a tutaj jeszcze mamy to. Złote jajco. I'll be taking this. Housekeeper's memo too. Oh, Master Ramon, while tomorrow's procedure I shall finally surpass the limitation of this mortal shell. What's left of me now shall soon be gone. Magnificent, the holy body is a wondrous miracle. The fealty I've sworn to Master Ramon is the sole light that illuminates my path. Our fate shall be entwined until the very end. Have you ever know such loyalty? Oni tutaj widzę fanatycznie do wszystkiego podchodzą. No dobra. There's no time for resting.
Usiedliśmy na królewskim tronie. Dobra, Salazar. Chyba średnio najeżdża. Czy miałem rozwalić ten jego cały portret? Granatem, Boże? Idiot. Czy ktokolwiek ma jakikolwiek pomysł? Nie, tam nie wejdę. Najchętniej to bym wziął generalnie ten portret i bym go, nie wiem, rzucił tam w tą przepaść, ale to chyba raczej nie wchodzi w grę. Chronicles of Pursuit 2, October, 8 years since my awakening. At last, my noble pursuit of progress into its final stage, the fusion of a human and insect. The housekeeper has graciously volunteered herself for the experiment. I shall pour my whole heart into this endeavor in order to transcend humanity and make Master Ramon proud. March, 9 years since my awakening. A glorious union has been made. The housekeeper has endured much suffering, but not for naught. Behold the fruits of our labor in all its beauty. I shall consecrate this perfect life form with the name U3. For 3 is the most beautiful and complete number. April, 9 years since my awakening. U3, my dear hound, Pesanta, has been chosen to serve as the right hand of Master Ramon. But is 2 not better than 1? Now it is my turn to demonstrate my own loyalty. His humble servant, Isidro Uriarte Talavera. Dobra. Ranie w banie, czy miałem rozwalić ten portret? Ej, chwila, skoro mieliśmy tutaj złote jajko. Jest. Widzieliście? Tak się to robi. No szkoda tylko, że zrobiłem to złotym. Ale jak widać, złote jest śmiertelne. Ramon chyba nie lubi złota. Dobra, teraz możemy sobie wrócić do merchanta. Ciekawe, czy nas tu coś... Wohoho! Właśnie miałem o tym mówić i wspominać. O Jezu, znowu się zleciały insekty. Gdzieś łazi. I to miały być sługusy tego Salazara. Czyż one są słabe? Dobra, nie będziemy na górę włazić, bo to przejście jest akurat na dole.
Dokładnie. Ale tylko 4 spinele? Czemu tak słabo? To nam się nie przyda. Increases the drop of rate of hurried herbs. A to nam jest niepotrzebne. Ja bym sobie może pozbierał na ten ticket właśnie. Bo tutaj z tego co widzę jest pojedynczego użytku, ale zapewnia dostęp do ekskluzywanego upgrade'u. Możemy coś kupić? Na jedynie first aid spray jeszcze ewentualnie. Też nie wiem czy nam to jest aż tak bardzo potrzebne, ale lepiej mieć niż nie mieć. Tym bardziej, że mamy jedno pełne, drugie pełne. No i w sumie tyle. Dwa pełne nam wystarczą, bo akurat aż tak często się nie dajemy uderzyć. Okej. Możemy sobie to teraz tutaj zapisać. Jako 31 zapis, zakończyć sobie ten odcinek. A w kolejnym lecimy już do Clockwork Tower. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.